Dzień dobry YouTube. W trakcie prowadzenia prac, czy to remontowych, czy wykończeniowych, trzeba pozabezpieczać co po niektóre elementy przed pyłem, kurzem, zachlapaniem, no ale jednocześnie zrobić to tak, aby przynajmniej w przypadku stolarek okiennych nie wyłączać możliwości włączenia bądź wyłączenia wentylacji naturalnej, tak żeby to można było w każdej chwili swobodnie zrobić dla przewietrzenia pomieszczeń, żeby wyregulować wilgotność, pozbyć się zużytego powietrza. I to realizuję w ten sposób, że kleję folię do ościeży, do skrzydeł, które są otwieralne. Natomiast samo okno tutaj już później kompletnie zabezpieczam w ten sposób, że do każdego kolejnego etapu przyklejam sobie tutaj taśmę, tak zwaną maskarę, wybijam ją na okno, na stolarkę, ona się elektrostatycznie trzyma, co dalej mi umożliwia swobodne włączanie i wyłączanie wentylacji naturalnej. Oprócz tego mogę sobie tę maskarę w każdej chwili wymienić, dostosowując ją odpowiednio do poziomu wykonywanych prac. Także to by było z mojej strony tyle, jeśli chodzi o kwestie zabezpieczania stolarki w trakcie prowadzenia prac. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.